Od 15 lat jesteśmy dla Państwa. Telewizja TVS wraz z wejściem w nowy rok rozpocznie okrągły jubileusz. 15-lecie istnienia stacji zdarza się tylko raz, stąd plan może być tylko jeden. Świętujemy przez cały rok. Można powiedzieć, że urodzinową zabawę już rozpoczęliśmy koncertowo. Chcemy właśnie spędzić ten rok jubileuszowy, te nasze urodziny wraz z telewidzami. Bez telewidzów telewizja nie ma prawa istnienia, stąd bardzo nam na nich zależy. Myślę, że będzie wiele okazji, stworzymy wiele okazji do wspólnych spotkań, do wspomnień. Będą wspomnienia na pewno w programach naszych na antenie przez cały rok. Pracowników, którzy pracują od początku, ale również pokażemy pracę od kuchni. Będziemy też chcieli spotykać się z telewidzami właśnie bezpośrednio. Ten kontakt jest najlepszy, najpiękniejszy, właśnie ta interakcja. To też zaplanowaliśmy trasę koncertową, podczas której nie zabraknie największych gwiazd muzyki związanych z telewizją TVS. Będziemy niemal w każdym województwie, gdzie na scenach będzie można zobaczyć i usłyszeć Mariusza Kalagę, Grzegorza Poloczka, Kole i Julę, zespół The Silvers, Jędrowski Show czy Teresę Waleriańską. Koncerty z TVS-em są zawsze przepiękne. Właśnie mówię, zawsze ze śpiewem, przez życie z uśmiechem na twarzy i z muzyką, która w duszy gra. A po prostu powiem tak, że śpiew i muzyka to jest droga ku drugiemu człowiekowi, droga ku przystani szczęściem zwana. Cieszymy się bardzo, proszę Państwa, już muszę to powiedzieć, że mamy taką kochaną telewizję Silesia. Naprawdę, z nimi jest zawsze fantastycznie, zawsze wesoło. Nawet dzisiaj mrozik jest, ale proszę Państwa, jest tak gorąco, taka atmosfera fajna. Przychylni ludzie, przychylni słuchacze, widzowie. No super, super. Ze szczegółami dotyczącymi trasy koncertowej nasi widzowie mogą zapoznać się na stronie tvs.pl. A my już dziś możemy zdradzić, że na wspólną urodzinową zabawę zaprosimy w tym roku do Parku Śląskiego, gdzie przy Polach Marsowych stanie nasza scena. Nasi!